Czy pani poruszała się tym pojazdem mechanicznym? Cały czas. Cały czas. On miał być sprzedany wcześniej, ale go nie sprzedałam, bo nie miałam czym jeździć, bo dzisiaj kupiłam nowy sobie, nie? Powiem pani tak. No. Cały czas jest w użytku. Kto? Ja? Znaczy samochód? Samochód. Pod kocem trzymany? Proszę? Pod kocem trzymany, czy o co chodzi? A gdzie pod kocem? Użytku, nie. Użytkowany jest, jeżdżę nim cały czas. A, ja jestem w łóżeczku. Nie, nie, w łóżeczku to mam męża. Nie, powiem pani szczerze tak, jestem zainteresowany tym pojazdem, tylko tak, proszę powiedzieć takie szczegóły, jestem człowiekiem pedantycznym, tak zwanym pedantem. O Jezus, to już niedobrze. No wie, ale wie pani, muszę takie, proszę powiedzieć tak szczerze, ile pani ma lat? Czego? Lat, ile pani ma? Przecież ja nie siebie sprzedaję, tylko samochód. No tak, ale jak, ale ile pani ma lat, w sensie, ile pani ma lat, o. A co to pana interesuje? No właśnie chodzi o to, że muszę wiedzieć, czy jeździła tym samochodem starsza kobieta, czy młodsza, czy starsza, babcia? Starsza, jestem, starsza, jestem babcia. A serio, jest pani babcią, czy ile ma pani lat? O Jezu, dużo lat mam, bardzo dużo. No nie, no widzi pani, no pani sobie żartuje, ja naprawdę chcę się dowiedzieć, co nieco. No ja takie rzeczy muszę wiedzieć, jeśli mam kupić samochód, tak? Nie, nie musi pan wiedzieć. Proszę powiedzieć tak, paliła pani fajki w tym samochodzie? Proszę? Paliła pani fajki w tym samochodzie? Nie, ja nie palę papierosów. Spożywała pan tam pani alkohol, albo ktoś inny spożywał tam alkohol? Nie, proszę pana. Czy przewoziła pani w tym samochodzie jakieś zwierzęta, psy, koty i tak dalej? Psy oczywiście, bo mam. No dziwne, że pani przewoziła... Nich... No. Zawsze po psach czyszczę. Proszę powiedzieć tak, takie pytanie też dziwne, no ale ja muszę wiedzieć, tak? Nie obrazi się pani? Co? Że co? Czy ktoś w tym samochodzie uprawiał tak zwany seks? Pan co, niech pan już przestanie. No, wie pani co, ja muszę, muszę takie chyba rzeczy zapach wiedzieć. Mokrego Żyda. Dobra, nic pan nie musi. Mutowana latająca, no, rozumie pani, że ja jak kupuję ten samochód na przykład na najbliższe 2-3 lata, to ja też się chcę czuć komfortowo w tym samochodzie, tak? O Jezus, kochany, śmieszne to jest, normalnie mnie to nudzi. Nudzi panią to? Bo pan chce kupić i chce pan przyjść obejrzeć, albo nie, bo zaraz do widzenia powiem. No dobrze, mogę przyjechać, możemy się umówić na poniedziałek, ale od razu mówię, że przyjeżdżam z żoną. Dobrze, proszę bardzo, może pan przyjechać w poniedziałek. W jakich godzinach pani pasuje? Po południu. Może być gdzieś koło, po południu, tak? W poniedziałek, tak? Poczeka pani, w poniedziałek, po południu? To poczekaj pani chwilę. To będzie. Może być po 11? Machon, masz numer. Po południu to jest przed południem, nie po południu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Po południu. No po południu o 11. Nie o 11. No o 23 po południu. Nie, to jest za późno. No dobra, to a może być we wtorek o 5? We wtorek o 5 może być. Rano. Jezus kochany, chłopie. No nie, no bo wszystko na nie, więc nie. O 17 godzinie, może być, może być. O 17. Dobra, poproszę. No. Poproszę do telefonu tam tego chłopa, co słyszę z tyłu, żeby potwierdził, że to nie jest oszustwo. Jezus, żadne oszustwo nie jest. Jest podane, to nie będę chłopa, bo jeszcze się wkurzy. Żadne oszustwo. To jest mój samochód, nie chłopa. Dobra, to proszę powiedzieć, skoro to jest pani samochód, to proszę powiedzieć, jaką pani osiągnęła prędkość maksymalną tym samochodem? Jezus kochany. Wie pan co? Albo pan przyjeżdża, albo nie. Do nie, widzenia. No bo chcę kupić, a pani wymiguje się od odpowiedzi. Co to przesłuchanie, czy co? Do widzenia. No i co, niech pani odpowie. Kurde. Pojebany na chłopie. Samochód kupić. Kurwił mnie. Nikt nie mówił za ile, tylko mnie wypytuje rzeczy, które są śmieszne. I do kurwa to odchodzi. Jak ja na ślicie jechałem, czy planek, czy set wyprawiany w samochodzie, to nie normalnie.
Pewnie gdzieś w torebce albo w kieszeni jest, nie? Lipa. No nie, już skończyli temat. No słabo słychać, bo ona wsadziła telefon pewnie do kieszeni albo gdzieś do torebki, bo nie słychać. Ja mam na maksa głośność. Dobra, wołam ją, trudno. Halo! 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 Dobra, dzwonię od razu. Dobra, odzwaję. Proszę męża do telefonu. Będzie wyzywała, czekaj. Bo i tak byście mnie nic nie usłyszeli, bo tam chuja, telefon się odłożyła. Tak, słucham. No, poproszę męża do to. No. Zrobiło jeszcze. Halo, halo. Słucham. No, rozmawiałem z pana babą. No i co? Naubliżała mi przez telefon. No co takie głupoty w głupiego dosz? Nie, bo ja tylko chciałem się dowiedzieć, chciałem kupić tego Volkswagena Polo i chciałem się dowiedzieć takie właśnie rzeczy personalne, nie? A pana małżonka, no. baba, nie wiem co to dla pana jest, naubliżała mi. Żona. Naubliżała mi. No nie wiem, bo ona mówiła, że takie kurwa pytania dawałeś, kochany, że czy był seks kurwa w samochodzie robiony, więc nie wiem. No, no ale tak. Uciecie. No tak. Bo... Ale... Kurwa, no to chłopie, co ty za pytania w ogóle podajesz, zadajesz? Już panu mówię. Bo po prostu ja na starcie rozmowy powiedziałem pani, że ja jestem pedantem i się pytam, czy były papierone papierosy, czy alkohol był spożywany. Papierosy nie były palone, bo to starsza kobieta jeździ 65 lat, no kochany. Także... No dlatego pytam się, czy był seks uprawiany, czy papierosy palone? Nie, bo kiedyś może jak ktoś, bo przecież ten samochód nie jest u nas od nowości, nie, więc... Ale ja nie, właśnie dlatego ja mówię, ja nie pytam się tej pani, czy to ona robiła, czy może poprzedni właściciel... No. Ja bym chciał tam... Nie no, śmierdzić papierosami nie śmierdzi. Nie, jak ja tam podjechał nawet w poniedziałek, to się tam filtrem UV przejechał po tych siedzeniach i w ogóle. Czy chcesz, kochany, przejechać? Filtrem UV. Filtrem UV, no czy ty się, chłopie, dobrze czujesz? No bo, wie pan, ja rozumiem, że tam nie było nic grane, ale wie, poprzedni właściciel mógł tam coś robić. Ja bym, byśmy to filtrem UV przejechali, byśmy widzieli, tak? Ja chcę, chłopie, no kurczę, nie wiem, ale... Dzisiaj niebo... No nie dzisiaj. No wiem, że nie dzisiaj. Nie, bo żona już się tam... A widzę, że żona już jest zdenerwowana. Tak, bo... No. Kiedy chcesz, kochany, przyjechać? W poniedziałek z filtrem UV. No. Może być? No w poniedziałek. No może być. Bo chodzi o to, że ja muszę to wszystko prześledzić, ten samochód, zobaczyć i tak dalej. No możesz, chłopie, przyjechać, prześledzić go, kurwa... Fałem i srałem i chuj wiesz czym. Ale tak, co? A tak szczerze. Maszyna chodzi, maszyna gwizda, jak to się mówi. A tak szczerze. Wszystko porobione. Tak szczerze. Tak jak żona. No szczerze. Jak żona nie słucha. Chlał pan tam w środku? No. Chlał pan w środku? Nie, w ogóle do tego samochodu nie wsiadałem.
Nie chlał pan. Ja mam swój samochód. Ja mam swój samochód. A w swoim samochodzie pan chlał? Też nie. Bo ja jeżdżę na ryby, mam stół ze sobą. To się mówi, jak jest impreza, to jest po prostu na stole. Pijemy, a nie kurwa w samochodzie. A, no to dobrze pan mówi. No. Bo żona widzę, że nerwowa, pijana chyba. Nie, bo właśnie przed chwilą kupiliśmy samochód. O. A jakie marki? Za ile? Za ile? Za 5000. Który rocznik? Który rocznik, on jest? 2000. Dobrze, to poproszę jeszcze małżonkę do telefonu. Dobra, kochany, małżonka sobie robi bazę, jak to się mówi. A. Także jak chcesz przyjechać, to przyjedź w poniedziałek. I o godzinie której? Może być o 5:00? Wieczorem czy rano? Rano. Rano o 5:00? No. To chyba kurwa głupie się kurwa źle czujesz. O tej godzinie to się śpi. Człowieku, o tej godzinie to się kozy wyprowadza na jedzenie, a ty jeszcze śpisz? No nie, no w tym wieku nie spodziewałem. Tak. W tym wieku się nie spodziewałem tego po panu. Kochany, ja całe życie wstawałem o 5:00 przed 5:00, ale teraz jestem na emeryturze, więc mam to w dupie. No tego się po panu nie spodziewałem. No starsi ludzie zazwyczaj wcześniej wstają. Ja nie śpię już od 4:00, od 5:00. No właśnie, dlatego się zdziwiłem. No, ale se leżę, jak to się mówi. A ma pan dostęp ma pan dostęp do Wi-Fi? Nie. A można do pana zadzwonić na internet? Ja? No. Ja tego się nie, na tym się nie znam. A ma pan jakiś poczęstunek, no. ma pan jakiś poczęstunek na miejscu, jakąś wódeczkę albo coś? Nie. A jakby zapłacił za samochód 100 zł więcej? Nie. Czemu? Daj to, kochane, dzisiaj luz, bo już jest godzina 9:30. A to zaraz mecz, Polska-Albania. Jak kurwa mecz Polska-Albania? Jaki? No dzisiaj. W piłkę chyba. Nie, eliminacja w piłkę nożną. No to kurwa był wczoraj ten mecz, jakby cię ktoś pytał, kochany. A to ile było? 4-1. A, to ja pijany byłem wczoraj. No widzisz. A kto strzelił gole? Proszę? A kto strzelił gole? O kurwa, tam wiem, kto strzelił. Lubaszenko, chciałem powiedzieć. Lubaszenko? Uff. Gdzie kurwa ten nasz? Jezus. Ten Szczęsny? Nie, jak on ma? Olisadebę. O Jezus. Olisadebę? Nie. Kurwa, mów. No, nasi chłopaki wgrali. A, to ten, Zbigniew Boniek, Mateusz Borek, tak? Ta, Boniek, kurwa. Dobra, trzymaj się, nara. No, na razie.